to oznacza, że ten trend w tym momencie bardzo mocno się rozpoczyna, zaczyna i będzie się nasilał. W rozporządzeniu o warunkach technicznych określono minimalną powierzchnię lokalu mieszkalnego, jest to minimum 25 metrów, natomiast zapis ten nie jest używany właśnie w przypadku lokali usługowych. Są różne inne metody, jak ktoś się tym zawodowo zajmuje profesjonalnie, żeby skutecznie i grzecznie z uśmiechem na ustach przekonać ten, żeby się wyprowadził i żeby sam był z tego powodu szczęśliwy, tak? Więc nie posiadając łysych kolegów. Tak, właśnie. Mamy inny przelicznik, inny wskaźnik. Czyli przy budynkach zamieszkania zbiorowego możemy zrobić więcej małych lokali, nie wykazując więc większej ilości miejsc postojowych. Ewidentnie wśród najemców jest taka tendencja do tego, żeby wynajmować mniejsze mieszkania albo mniejsze po prostu lokale, co dalej spełnia wszystkie ich potrzeby życiowe, a druga sprawa po prostu kosztuje mniej. Witam Was serdecznie. Przyszłość deweloperki to PRS, czyli budynki zamieszkania zbiorowego o funkcji mieszkalnej z przeznaczeniem do najmu. Dzisiaj są ze mną Robert Jarczyński oraz Zuzanna Nowik. Przygotowali oni gotowca inwestycyjnego, czyli działkę z pozwoleniem na budowę, który będzie generował niemal 10% stopy zwrotu. Nazywam się Patryk Nocek, wraz z zespołem zarządzam projektami budowlanymi. Jest środa, godzina 18, zaczynamy! Roberta i Zuzannę mieliście już okazję poznać na moim kanale. W opisie materiału wrzucę Wam linki do odcinków z nimi. Robert, Zuzanna, cześć. Na początku trochę przewrotnie. Chciałbym poprosić Ciebie, Zuzanna, żebyś przedstawiła Roberta oraz Ciebie, Robert, żebyś powiedział trzy słowa o Zuzannie. Cześć. Robert Jarczyński, mój wspólnik, finansista, inwestor, mentor oraz bardzo ambitny człowiek, za którym próbuję nadążyć. Wow, dziękuję. Bardzo się cieszę, bardzo mi miło, nie wiedziałem, że tak fajnie mnie przedstawisz. Zuzanna Nowik, moja wspólniczka, wspaniała, cudowna osoba, kreatorka inwestycji deweloperskich. Nasz wspólny biznes cudownie eksplodował, od kiedy zaczęliśmy razem ze sobą współpracować. No i też dużo się od Ciebie uczę. Robert, jesteś strategiem. Powiedz, z jakiego powodu teraz PRS-y i ogólnie najem będą się rozwijały? To bardzo proste. Przede wszystkim Polska ma jedne z najwyższych stóp zwrotu z najmu w całej Unii Europejskiej, jeżeli nie najwyższe w ogóle. I to nie dlatego, że mamy najdroższe czynsze, tylko mamy zbyt tanie nieruchomości. To po pierwsze. To znaczy, że w ciągu najbliższej dekady, dwóch, liczba najemców, liczba właścicieli mieszkań na wynajem powinna wzrosnąć jakieś 3 do 5 razy. To po pierwsze, czyli ten trend, kierunek powinien jak gdyby w naszym kraju w tym kierunku podążać. Po drugie, teraz mamy przesilenie polegające na tym, że ponad 90% osób prywatnych, które kupują na własne cele mieszkaniowe mieszkania, posiłkując się kredytem, mają ten kredyt niedostępny. Nagle okazuje się, że jest bardzo duża przestrzeń do tego, żeby fundusze w Polsce zaczęły inwestować i jest to także początek bardzo silnego trendu, na który czekam od dawna tak naprawdę. Nie ma polskich REIT-ów, czyli funduszy inwestujących w nieruchomości na wynajem, które są w całej Unii Europejskiej, więc Polska jest jak gdyby w tym kontekście na szarym końcu, a to oznacza, że ten trend w tym momencie bardzo mocno się rozpoczyna, zaczyna i będzie się nasilał. No i jeżeli chodzi o PRS-y, jest to o tyle ciekawa rzecz, że fundusze, które wchodzą do Polski, jeżeli chodzi o inwestycje, to nie są emocjonalne zakupy, tylko polegające na analizie. Więc po pierwsze, najwyższe stopy zwrotu, czyli bardzo się opłaca. Po drugie, mamy tanią siłę roboczą tak naprawdę względem krajów zachodnich. Po trzecie, ustawa o ochronie praw lokatorów w normalnych mieszkaniach, myślę, że przekreślała takie inwestycje dla funduszy, które patrząc jak wyglądają przepisy, mówią takie problemy, nie można sobie z tym poradzić. No i po prostu to też zatrzymywało ten trend. A PRS to są budynki zamieszkania zbiorowego z funkcją mieszkalną. To oznacza, że faktycznie ustawa o ochronie praw lokatorów nie obowiązuje. Czyli jeżeli jeżeli my wynajmiemy lokal użytkowy, tak, powiedzmy o funkcji mieszkalnej, jakiemukolwiek najemcy,
no to ta ustawa go nie chroni. Czyli jeżeli najemca ci nie płaci, możesz go bardzo szybko stamtąd wyprowadzić. Tak samo jakby wynajmował po prostu lokal komercyjnie. I nie trzeba korzystać z łysych panów w tej sytuacji, żeby wywalić tego najemcę? To jest skrót myślowy. Są różne inne metody, jak ktoś się tym zawodowo zajmuje profesjonalnie, żeby skutecznie i grzecznie z uśmiechem na ustach przekonać najemcę, żeby się wyprowadził i żeby sam był z tego powodu szczęśliwy. Tak? Więc nie posiadając łysych kolegów. Tak, właśnie. Powiem od razu taki tip. Najprostszą metodą, z której z jakiegoś powodu moi znajomi, którzy się mnie pytają, jak wyprowadzić najemcę, który nie płaci i z którym jest jakiś poważny konflikt, to ja zawsze mówię, słuchaj, pokaż umowę. No i widzę żadnych zabezpieczeń. Mówię, no teraz idź pod drzwi, przynieś pieniądze i błagaj o litość, żeby się wyprowadził. Zapłać mu, żeby się wyprowadził. I z jakiegoś powodu proponowałem to kilkunastu osobom, nikt mnie jeszcze nie posłuchał. Spośród moich znajomych, którzy nie są zawodowymi inwestorami. A jak ktoś jest zawodowym inwestorem, to on doskonale umie to przekalkulować, po prostu przynosi pieniądze, płaci. Dlaczego? No bo komuś się nie godzi, że jak to ja komuś, ktoś mnie oszukuje, nie płaci, ja mu zapłacić, żeby się wyprowadził? Ich to po prostu to im się w głowie nie mieści. I z jakiegoś powodu najskuteczniejszą metodę na świecie, nie korzystając z niej. No cóż, to potem trzeba się męczyć. No tak, teraz mam pytanie do Ciebie, Zuzanna. Jesteś architektem. Jakie są przewagi zamieszkania zbiorowego nad mieszkaniówką wielorodzinną? Różnica jest podstawowa. Przede wszystkim budynek zamieszkania zbiorowego jest zakwalifikowany jako budynek usługowy i możemy tutaj zaprojektować takie budynki w miejscach, gdzie na przykład w planie miejscowym jest uchwalona tylko teren pod zabudowę usługową. Natomiast no, budynek wielorodzinny może być tylko w miejscach, gdzie jest plan miejscowy pod zabudowę wielorodzinną lub po sąsiedzku jest zabudowa wielorodzinna. Więc przede wszystkim funkcja, tak? Budynek zamieszkania zbiorowego PRS, Private Rented Sector, jest to budynek usługowy, a budynek wielorodzinny jest to budynek mieszkaniowy. Różnią się również zabezpieczeniami pożarowymi. To jest dosyć istotne tutaj podczas projektowania, ponieważ budynki wielorodzinne są w klasie ZL4, a budynki zamieszkania zbiorowego w klasie ZL5. I tutaj też są spore różnice, jeżeli chodzi o układ funkcjonalny, zwłaszcza jeżeli chodzi o odległości do klatek schodowych. A jeżeli chodzi o te przewagi PRS-ów nad tą wielorodzinką, no to ja na przykład słyszałem o wielkości lokalu. Jak to wygląda? Dokładnie tak. Mamy w rozporządzeniu o warunkach technicznych określoną minimalną powierzchnię lokalu mieszkalnego. Jest to minimum 25 metrów. Natomiast zapis ten nie jest używany właśnie w przypadku lokali usługowych. Tam w przypadku lokali usługowych po prostu nie mamy określonej minimalnej powierzchni, jaką musimy zaprojektować dla takiego lokalu. Dużym plusem jest również też to, że lokale usługowe nie muszą spełniać nasłonecznienia. Dla budynków wielorodzinnych i dla lokali mieszkalnych musimy zapewnić nasłonecznienie w zabudowie śródmiejskiej minimum 1,5 godziny, w zabudowie miejskiej 3 godziny. Tak? Przy lokalach usługowych tego nasłonecznienia nie wykazujemy. I to też jest bardzo duży plus, zwłaszcza dla działek, które są usytuowane północ-południe, gdzie są długie ściany usytuowane na północ i wtedy można lepiej zagospodarować działkę i uzyskać więcej powierzchni użytkowej. Jeszcze chyba z miejscami parkingowymi jest dosyć duża przewaga. To też zależy od konkretnego planu miejscowego, ale ja kiedyś analizowałem taką konkretną sytuację i wyszło mi, że dla tej samej działki, dla budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego, a dla zamieszkania zbiorowego, przy zamieszkaniu zbiorowym można było zrobić 10 razy mniej miejsc parkingowych w tym konkretnym przypadku, więc to daje zupełnie inną możliwość zabudowy danej działki. Jest to rzeczywiście bardzo różne i zależy właśnie od wskaźnika miejsc w planie miejscowym. Natomiast do tej pory ja się spotkałam, że jest to mniej więcej 75% tych miejsc dla budynków wielorodzinnych. Czyli jest to mniej, ale nieznacznie mniej. Czyli ja trafiłem na naprawdę taki skrajny przypadek. Co prawda, tak. Ja tam też analizowałem pod takim kątem, że w tej mieszkaniówce wielorodzinnej to założyłem, że będą same 25-metrowe mieszkania, a w tym zamieszkaniu zbiorowym będą 18-metrowe, czyli tych mieszkań też trochę więcej. I tam z tego co pamiętam był taki zapis, że dla zamieszkania zbiorowego trzeba było zrobić 4 miejsca parkingowe na każde 1000 metrów kwadratowych powierzchni. I to z tego właśnie wynikała ta bardzo mała ilość miejsc parkingowych, które trzeba było w tym konkretnym przypadku zrobić.
To rzeczywiście wyjątkowy zapis. Jeszcze na taki się nie natrafiłam. Natomiast najczęściej przy budynkach wielorodzinnych jest to zapis, że ma być na przykład jedno miejsce na jedno mieszkanie. Tak? W centrum jest to 0,5 miejsca. Czyli jedno miejsce na dwa mieszkania, może tak lepiej brzmi. A przy budynkach zamieszkania zbiorowego najczęściej jest to na właśnie ilość metrów kwadratowych, czyli na przykład 4 miejsca, nie wiem, na 1000 metrów, tak? I mamy inny przelicznik, inny wskaźnik. Czyli przy budynkach zamieszkania zbiorowego możemy zrobić więcej małych lokali, nie wykazując większej ilości miejsc postojowych. Robert, jakie są inwestycyjne przewagi PRS-u nad wielorodzinką? Przede wszystkim ograniczenia nowej ustawy deweloperskiej tutaj nie wpływają na inwestycje. To znaczy, że przede wszystkim ten produkt może wyjść taniej i może również zarabiać więcej. Przewagą jest między innymi to, że tak jak powiedziałem wcześniej, nie mamy ustawy o ochronie praw lokatorów. To znaczy, że potencjalnych problemów będziemy mieli znacznie mniej. Albo będzie to znacznie prostsze, aby je rozwiązać. Kolejną kwestią jest wielkość tych lokali. No bo od razu powiem, 25 metrów, do których się przytulamy jako minimum. No cóż, zacznijmy od tego. We Francji też kilka lat temu zwiększono o 50% wymaganą wielkość lokali. Z 6 metrów na 9. A nie na 25. To jest jakiś w ogóle wymysł. Ja rozumiem, że to wynika z czego, że tam albo na przykład, że 9 metrów kwadratowych powinien mieć kojec dla psa. W ogóle ktoś taki ma? Ja nie widziałem, jak żyje czegoś takiego, nie? Żeby w mieszkaniu 25 metrów na przykład, czy 30, nawet w mieszkaniu 100-metrowym kojec dla psa miał 9. To jest jakieś kuriozum. Nie znam się na tym, ale nie widziałem, jak żyje. Więc tak samo tutaj. Porównywanie, tam już takie komentarze gdzieś miałem okazję się z nimi zetknąć, że 25 metrów to jest absolutne minimum, żeby na tym żyć. No, powiem tak, z praktyki, 10-letniej praktyki wynajmowania mieszkań, no, gdzie też początkowo my wynajmowaliśmy pokoje, na przykład, które miały, nie wiem, 14 metrów, 12 metrów, a moi koledzy 8-metrowe, 7-metrowe i najpierw myślałem, to się nie godzi, no przecież to, jak tak można, ja tak nie będę robił, ja będę miał to 14 metrów, to jest fajne. Tylko, że okazało się w ciągu roku, jak odwiedzałem tych najemców, że to jest za dużo. Oni nie korzystają tak naprawdę z tego. Tam stoją rowery, jakieś śmieci, jakieś pranie porozwalane. Po prostu totalnie było to zmarnowane miejsce. I wtedy się nauczyłem, że rzeczywiście, jeżeli ktoś wynajmuje, to on nie przenosi tam całego swojego dorobku życia w to miejsce, tak jak my mieszkamy w domu rodzinnym, tylko ma dużo mniej rzeczy. Dużo mniej rzeczy w ogóle potrzebuje. Nie składuje rzeczy, nie wiem, zeszytów z podstawówki, tak jak niektórzy trzymają, czy jakichś ciuchów, nie wiadomo. No, no nie, no. Czyli wielu innych rzeczy. To jeżeli ktoś wynajmuje, no to raczej musi, to najlepiej jak to jest kompaktowe, czyli nie będzie za duże, przez to nie będzie kosztowało za dużo, nie będzie potem generowało dużych opłat i dodatkowych kosztów, no bo płacisz za to po prostu, to nie jest twoje. Więc ewidentnie wśród najemców jest taka tendencja do tego, żeby wynajmować mniejsze mieszkania albo mniejsze po prostu lokale, co dalej spełnia wszystkie ich potrzeby życiowe. A druga sprawa, po prostu kosztuje mniej. Stąd PRS-y, da się nimi łatwiej zarządzać w pewien sposób, no bo to są całe budynki. To nie jest tak, że tam mieszkają zwykli ludzie i ktoś komuś przeszkadza, a oprócz tego te po prostu jednostki są mniejsze i przez to lepiej zarabiają. A czy są jakieś przewagi podatkowe? Tak, od nowego roku. Jeżeli jako prywatny właściciel będziesz wynajmował mieszkania, to po pierwsze zostaniesz pozbawiony amortyzacji, a po drugie zostaniesz zmuszony do tego, chociaż zobaczymy, czy tutaj nie będzie jakiegoś pozwu zbiorowego, ale na ten moment będziesz zmuszony do tego, żeby płacić podatek ryczałtowy w postaci 8,5% od przychodu. I ktoś może powiedzieć, ale o co chodzi, przecież to jest normalne. I od razu powiem, to są to najniższe podatki w Europie. Tylko, że nie opłaca się ich płacić. W sensie, jeżeli weźmiemy zasady ogólne i wykorzystamy amortyzację, to tak faktycznie osoba, która wybiera sobie te zasady ogólne i amortyzację, to podatków w imię prawa i legalnie nie płaci żadnych. Ja w tamtym miesiącu zapłaciłem złotówkę. To świetnie, gratuluję, tak? Nie wiem, czy to sukces, czy nie, ale... sukces. Spryciarze. Tak, no właśnie, spryciarze, no nie będę sobie dalej żartował. W każdym razie, od nowego roku wszystkie osoby, które będą wynajmowały jako osoby prywatne mieszkania, będą zmuszone do tych rzeczy, które powiedziałem. Natomiast mając lokale użytkowe i jeszcze, jeżeli to będzie w ramach prowadzenia spółki czy działalności, to w ogóle będzie amortyzacja i forma podatków, które sobie gdzieś wybierzemy, tak? Więc mamy na to większy wpływ.
A jeżeli pod tym kątem podatkowym jest jeszcze jakaś przewaga związana z VAT-em? Tak, przy zakupie, może tak się okazać, że przy zakupie możesz ten VAT po prostu odzyskać. Więc za lokal płacisz X, tak, ale na końcu możesz powiedzieć, ok, tam chciał zwrot tego VAT-u. Robert wraz z Zuzanną właśnie przygotowali gotowca inwestycyjnego, czyli działkę z pozwoleniem na budowę właśnie na taki budynek, na budynek typu PRS. Co więcej, Robert jako specjalista w najmie jest również gotowy do tego, żeby zająć się komercjalizacją oraz obsługą później tego najmu. Ja od siebie mogę również dorzucić kompleksowe poprowadzenie takiej inwestycji w funkcji inwestora zastępczego wraz z wielobranżowym nadzorem inwestycyjnym. Także dla Ciebie, jako dla inwestora, może to być całkowicie pasywna inwestycja. Zuzanna, czy mogłabyś opowiedzieć o tym projekcie w liczbach? Jak najbardziej. Budynek zamieszkania zbiorowego, zaprojektowany na planie miejscowym o funkcji usługowej. Zaprojektowaliśmy tam 206 lokali usługowych, z czego 8 lokali handlowo-usługowych będzie w parterze dla obsługi całej inwestycji, jak na przykład restauracje, kawiarnie, rekreacja dla mieszkańców. A na 4 kondygnacjach są różnej wielkości lokale usługowe o funkcji mieszkalnej, 198 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 6550 m2. Ja bym chciał naprawdę podkreślić lokalizację, bo to jest naprawdę petarda moim zdaniem. Ja studiowałem na Politechnice Łódzkiej i ta nieruchomość, ta działka jest od bramy wejściowej do Politechniki Łódzkiej dosłownie minutę pieszo. Także jeżeli Ty będziesz chciał tam mieć swoich najemców, którymi mieliby być studenci, to nie będą oni musieli wsiadać nawet na rower, czyli po prostu będą mogli iść na uczelnię z tego miejsca, więc pod tym kątem jest to naprawdę rewelacja. Robert, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć o tej lokalizacji? Tak, to jest lokalizacja, tak jak powiedziałeś, Patryk, właściwie po sąsiedzku z Politechniką Łódzką, tuż obok ogrodów Gejera, które w tym momencie rozkwitają, w lokalizacji, która tak naprawdę za chwilę stanie się bardzo atrakcyjna na mapie Łodzi. I mieliśmy nawet taki punkt związany z tą działką, że skontaktowaliśmy się z Politechniką z zapytaniem, czy mogliby wyrazić zgodę na to, żebyśmy mieli przejście przez bramkę dosłownie na ich kampus, bezpośrednio od nas z działki. Niestety mają na tej części działki inne plany i nie zgodzili się, więc wtedy byłoby to w sekundach liczone, nie w minutach. To jest tak blisko. Lokalizacja jest fenomenalna i właściwie komukolwiek o niej mówimy faktycznie, wszyscy ją w Łodzi bardzo dobrze kojarzą. To prawda, to pod kątem lokalizacji to jest naprawdę rewelacja. Zuzanna, wyświetlimy teraz Wam rzut powtarzalnej kondygnacji. Czy mogłabyś opisać pokrótce, jak ta właśnie powtarzalna kondygnacja wygląda, jakie tam są lokale? Mamy główne wejście po środku budynku, gdzie wchodzimy do recepcji i z tej recepcji możemy za pomocą 2 wind dostać się na 4 wyższe kondygnacje. Od strony południowej, od ulicy Wróblewskiego, w większości mamy lokale jednopokojowe o różnej wielkości od 20 do 29 m2. Mają one taki układ mieszkań hotelowych, pokoi hotelowych. Dosyć podłużne, czyli na początku wchodzimy, jest łazienka z szafą, aneks kuchenny, stół, a na końcu jest część dzienna, kanapa, miejsce na telewizor. W tych większych lokalach, gdzie było miejsce, zostało zaprojektowane podwójne łóżko. Większość mieszkań na stronę południową ma balkony. Natomiast od strony północnej są mniejsze lokale, też głównie jednopokojowe. Tam raczej były to portfenetry zaprojektowane, czyli bez balkonu. A w narożnikach budynków zaprojektowaliśmy mieszkania dwupokojowe i trzypokojowe, gdyby potrzebował ktoś więcej miejsca. Ale jednak większość tych lokali jest bardzo mała. Od jakich metraży zaczynają się te najmniejsze lokale? Od 15 metrów. A taka, a jakby powiedzieć, taka najpopularniejszy lokal, to jaki mniej więcej ma metraż?
Średnio 22-23 metry, taki jest taki, te mniejsze jednopokojowe są, też większe dwupokojowe z większymi balkonami na 27-29 metrów. To już są mieszkania, które myślę, że będą jak najbardziej wygodne dla pary lub dla dwójki osób. Robert, powiedz, bo ty specjalizujesz się w najmie. Jak pod twoim kątem właśnie wygląda struktura tych lokali, które zostały tam zaprojektowane? Ta struktura, jeżeli chodzi o najem, jeżeli chodzi o tę lokalizację, bo strukturę trzeba do lokalizacji dopasować, jest optymalna. To są niesamowicie atrakcyjne lokale do najmu i mówię o tym nie tylko z pełnym przekonaniem, ale przede wszystkim z naszego doświadczenia. Dlatego, że dookoła tej lokalizacji mamy kilkaset bardzo podobnych mieszkań i podobnych ofert, więc mamy jeden do jednego porównanie i dokładnie wiemy, jak bardzo pożądany jest to produkt na tej lokalizacji. No właśnie, jak twoim zdaniem z twoich obliczeń wynika, jaka będzie stopa zwrotu dla inwestora, który kupi tą działkę, wybuduje, wyposaży, jak te jego pieniądze będą pracowały? Może zacznę w nieco innym miejscu. Na oko wcześniej oceniałem, że metr kwadratowy powierzchni średnio w całym tym budynku wynajmujemy po 70 zł netto. Jeżeli kogoś to dziwi, polecam to sprawdzić i dobrze zweryfikować. Później przeliczyłem każdy lokal bardzo dokładnie i wyszło mi 71 zł 63 grosze netto. Taka średnia mi wyszła, gdzieś orientacyjnie liczone w miarę ostrożnie. To znaczy, że możliwe jest więcej, ale to jest jak gdyby, tego zagwarantować nigdy nie możemy, ale do 71 bym się akurat przy tej kwocie bym został. Jeżeli przemnożymy sobie to przez te 6,5 tysiąca metrów powierzchni użytkowej, to da to ogromne dochody miesięczne. Wszystkie koszty oczywiście też są przerzucane w jakiś sposób zarządzania na najemców. No i w konsekwencji cały projekt wedle dzisiejszych szacunków da między 9,5 a 10,5% stopy zwrotu, ale już tak bardzo precyzyjnie, tak jak sobie to wyliczyliśmy, to wyszło 9,78%. To jest jak gdyby taka wartość, do której myśmy w tej inwestycji się bardzo jak gdyby zbliżyli. To jest taka najbardziej prawdopodobna wartość do osiągnięcia, może w ten sposób. Robert to policzył bardzo dokładnie i usiadł i w każde mieszkanie ze 190 lokali wycenił indywidualnie. Więc naprawdę ta analiza jest tu przeprowadzona bardzo rzetelnie. A czy twoim zdaniem, Robert, można by było podkręcić przy aktualnym drogim pieniądzu, który można pozyskiwać z rynku, czy biorąc właśnie to finansowanie z zewnątrz, tą stopę zwrotu na zainwestowanym kapitale, można by było podkręcić? Mam tu na myśli właśnie ROE? Oczywiście, że tak. Ja nie liczyłem sobie tego, ile to wyjdzie po ROE, tak? Natomiast z reguły ROE jest dużo wyższe niż ROI. A to dlatego, że to gdyby nie jest normalna transakcja, gdzie możesz sobie kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny, tylko musiał być to kredyt inwestycyjny. Stąd wiem, że te warunki dla różnych inwestorów, które można osiągnąć, są bardzo różne. Stąd nie liczyłem tego, dlatego że to już było dla mnie obarczone dużym ryzykiem błędu i stwierdziłem, że to każda firma, która to będzie kupować, powinna sobie to samodzielnie policzyć. Natomiast zakładałem, że zakup tej inwestycji i wybudowanie jej powinna być niesamowicie atrakcyjna dla deweloperów, którzy mają pieniądze na taki zakup, albo dla funduszy inwestycyjnych, którzy na końcu chcą mieć niezwykle atrakcyjny produkt. Zuzanna, czy coś jeszcze chciałabyś dodać, co mogłoby przekonać potencjalnego inwestora? Chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest to nieruchomość gruntowa z decyzją o pozwoleniu na budowę, z projektem wykonawczym, z materiałami marketingowymi, więc tak naprawdę można wchodzić i budować. My przygotowaliśmy wszystkie dokumenty do tego, żeby generalny wykonawca z dnia na dzień mógł praktycznie rozpocząć budowę. Inwestor może rozpocząć sprzedaż lokali usługowych lub ewentualnie zacząć myśleć o ich najmie. Czyli jak ktoś ma dużo pieniędzy i mu się pali pod nogami, że inflacja mu jest zżera, to może bardzo szybko zacząć tymi pieniędzmi obracać, żeby one po prostu zaczęły pracować, tak? Dokładnie. Wchodzi, buduje i sprzedaje. Robert, kto twoim zdaniem jest idealnym inwestorem na tę inwestycję? Już troszkę wcześniej o tym powiedziałeś. I w jaki sposób powinien się z wami skontaktować? Idealnym inwestorem na naszą inwestycję jest albo fundusz inwestycyjny, albo deweloper, który ma w miarę tani kapitał, najlepiej, albo ma po prostu kapitał, z którego chciałby
które chciały wykorzystać, aby uciec przed inflacją i który może za swoje środki to wybudować. Najlepiej skontaktować się z nami, pisząc po prostu mail na adres biuro@propeo.land, albo jeśli znamy się osobiście, skontaktować się z nami osobiście, najlepiej przez social media. Dziękuję Wam serdecznie za przekazanie wiedzy dotyczącej PRS-ów oraz przedstawienie Waszej ciekawej propozycji inwestycyjnej. Bardzo dziękujemy za zaproszenie, bardzo nam było miło. Dzięki serdeczne, Patryk. Dzisiejszy materiał wideo planowaliśmy zrealizować na miejscu, na działce, natomiast pogoda nam na to nie pozwoliła. Jeżeli Ty masz na sprzedaż podobnego gotowca inwestycyjnego, kamienicę, budynek, starą fabrykę lub po prostu coś, co chciałbyś zaprezentować na moim kanale YouTube, to koniecznie odezwij się na adres mailowy, który pojawia się teraz na ekranie. Dziękuję Wam serdecznie za to, że oglądaliście do końca. Jeżeli macie jakieś pytania do Zuzanny lub Roberta, piszcie śmiało w komentarzach. Dajcie też znać, co sądzicie o ich propozycji. Patryk Nocek. Cześć, cześć!